Cześć, witam Was jeszcze z Roku Tygrysa i prawdopodobnie jeszcze jesteśmy w Roku Tygrysa, jeżeli uda mi się opublikować ten film przed Nowym Rokiem, bo już niedługo będziemy wchodzić w Rok Królika. I jako, że będziemy wchodzić w Rok Królika, to dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej kontrowersji, która zatoczyła koło wokół Chin, powiązanej właśnie z królikami, a właściwie z królikiem. Niebieskim królikiem. Na początek oczywiście zapraszam Was na mój Instagram, bo ja o tej kontrowersji, ogromnej kontrowersji, na moim Instagramie już wcześniej mówiłam, a dzisiaj rozszerzę trochę ten temat i przedstawię go też tutaj. O co więc chodzi? No więc nie zdziwi prawdopodobnie nikogo, jak powiem, że poczta chińska, tak jak poczty innych krajów na całym świecie, wypuszcza okolicznościowe znaczki na różnego rodzaju okazje. No najczęściej na jakieś święta chińskie. I prawdopodobnie nikogo nie zdziwi też, że najważniejsze święto w roku, najważniejsze święto w chińskim kalendarzu, najważniejsze święto w Chinach, co roku również ma swój oficjalny znaczek, który będziemy mogli zakupić w Chinach, czy to w Chinach na poczcie, czy to w internecie, no gdziekolwiek będziemy, taki właśnie okazjonalny znaczek będzie można kupić. Znaczki na chiński Nowy Rok wychodzą w Chinach od roku 1980 i jako, że w chińskim zodiaku mamy znaków 12 i te zwierzęta, bo to są zwierzęta w większości, no smok nie jest zwierzęciem, ale dobra, są przypisywane do kolejnych lat, no to można się, powiedziałabym, wykazać, te znaczki są dosyć różnorodne, tak, z roku na rok mamy kolejne zwierzęta i one się co 12 lat powtarzają. Ubiegający rok to jest rok tygrysa, kolejny rok to będzie rok królika, potem będziemy mieli smoka i tak dalej, 12 zwierząt i od początku. I jako, że jest to najważniejsze święto w Chinach, to chyba oczywistym jest, że ten znaczek jest bardzo ważny zarówno dla chińskiej poczty, jak i również dla osób, które pracują jako graficy. No bo jeżeli to jest tak duży kraj, tak ważne święto obchodzone nie tylko w Chinach, ale też w wielu innych kulturach Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, to oczywistym jest to, że osoby pracujące w branży graficznej będą się więc biły o możliwość zaprojektowania takiego właśnie znaczka na chiński Nowy Rok. Prawdopodobnie nie wyolbrzymię, jeżeli powiem, że dla wielu artystów możliwość zaprojektowania tego znaczka byłaby osiągnięciem życiowym, największym osiągnięciem w ich życiu, biorąc pod uwagę, że te designy, te znaczki to są rzeczy, które prawdopodobnie większość obywateli Chińskiej Republiki Ludowej i nie tylko zobaczy chociaż raz gdzieś. Zresztą znaczek pocztowy, taki limitowany na księżycowy Nowy Rok pojawia się nie tylko w Chinach, bo swój znaczek mają chociażby Singapur, Japonia, Tajwan czy inne kraje, które również obchodzą księżycowy Nowy Rok, czyli to, co w Chinach nazywamy chińskim Nowym Rokiem. No i wyobraźcie sobie teraz, że na przygotowanie takiego znaczka jest mnóstwo czasu, możemy przebierać w najlepszych rysownikach, najlepszych grafikach w całym kraju, możemy zrobić to, co tylko chcemy, mamy praktycznie nieograniczony budżet, a wychodzi nam coś takiego. Kurtyna! Oto jest znaczek chińskiej poczty na rok królika 2023. Tak, dobrze widzicie, jest on niebieski, trzyma długopis i kartkę, ma czerwone oczy, jakby był pijany albo miał wściekliznę. A ze wścieklizny nie będę żartować, bo rzeczywiście w Chinach wścieklizna jest w dalszym ciągu problemem. Znaczy ludzie umierają każdego roku na wściekliznę, bo dzikie psy, znaczy takie zdziczałe psy biegające watahami gdzieś po wsiach, to jest zjawisko, które jest dalej w Chinach obecne, więc generalnie no to takie niezbyt szczęśliwe, niezbyt trafne nawiązanie, ale ten królik wygląda trochę jakby miał wściekliznę. Co więcej, ten królik przez chińskich internautów, którzy powiedziałabym, że zdania były podzielone, ale generalnie wszyscy się zgodzili, że jest on osobliwy, został okrzyknięty, ochrzczony nazwą Aomikerongtu, czyli co znaczy Aomikerong po chińsku? Być może coś tam słyszycie, coś z czymś wam się to kojarzy, a Omikron to jest po chińsku Omikron. Gdyż w języku chińskim jest to przetłumaczone po prostu fonetycznie, mówimy Omikron, tu to królik, więc mamy królika z Omikronem i ten pseudonim oczywiście nie wziął się z niczego, chodzi oczywiście o to, że na początku grudnia zeszłego roku zrezygnowano z polityki zero COVID, każdy złapał Omikrona, więc złapał go też królik z znaczka pocztowego. Komentarze chińskich internautów na tym króliku nie pozostawiły suchej nitki. Tak naprawdę najbardziej pozytywne komentarze dotyczyły tego, że
nie mnie oceniać to, czy ten królik jest ładny, czy nie, bo różnym ludziom się podobają różne rzeczy. Nie widziałam, żeby ktoś napisał, że ten królik jest wspaniały, fantastyczny, jest dziełem sztuki. Ale królika tego zaprojektował rysownik Huang Yongyu, czyli pan, który ma 99 lat i pan, który zaprojektował również znaczek z małpą na rok 1980, czyli ten pierwszy znaczek właśnie na rok małpy, który chińska poczta wydała. W tym momencie ten znaczek na rok małpy na eBayu chodzi po jakieś 2,5 tysiąca dolarów amerykańskich. I powiem wam, że to jest dla mnie fakt, przez który ciężko mi krytykować tą pracę, bo no trochę mi się zrobiło głupio, że to jest jakiś 99-letni dziadek, który pewnie gdzieś tam za rok umrze i ostatni rok jego życia będzie naznaczony tym, że cały kraj go nienawidzi, bo zaprojektował niebieskiego królika z czerwonymi oczami na chiński Nowy Rok. Oczywiście na launch tego znaczka pocztowego chińska poczta zorganizowała event i tam pojawiło się coś jeszcze gorszego. Pojawił się koszmar dzieci, czyli królik we własnej osobie. Znaczy ktoś w kostiumie tego niebieskiego królika i on w kostiumie wyglądał jeszcze gorzej. Te ręce, które miał, wyglądały jak rękawice z budek do testowania. Wiem, że to jest też taka bardzo niefortunna metafora, porównanie do ubiegłego roku, ale no tak to wygląda, co ja zrobię. Do tego z panem Huangiem, czyli autorem tego projektu, zostało zorganizowane Q&A w internecie i tam można było mu zadawać pytania. No i pan Huang generalnie na tym live powiedział, że on chciał tylko, żeby ludzie czuli się szczęśliwi, żeby ten królik bawił ludzi. Po czym najpopularniejszym komentarzem, który pojawił się tam na ekranie, było: ale on nikogo nie bawi. Ktoś inny zapytał też pod tym live'em: przepraszam, czy ten pan ma 99 lat, czy 9 lat? I tutaj muszę stanąć w obronie pana Huanga, bo rzeczywiście jak się poogląda jego inne prace, to one są dosyć spójne. On ma swój styl, pomimo tego, że rzeczywiście ten królik z tego znaczka pocztowego jest chyba z tego wszystkiego najgorszy, no to można się doszukać tam konsekwencji w tym, co on produkuje, co on projektuje, rysuje. Z dobrych wieści na koniec, bo tylko mówię o tym, że ten królik jest paskudny, że ludziom się nie podoba, że nikt go nie lubi i w ogóle na jakiegoś 99-letniego bogu ducha winnego dziadka się wylała masa hejtu z całego kraju, to króliki się wyprzedały w godzinę. Te znaczki pocztowe z królikiem niebieskim, brzydkim, brzydko ładnym się wyprzedały w godzinę. Ludzie stali w długich kolejkach. Generalnie w Chinach te limitowane edycje znaczków się wyprzedają szybko, ale ten się wyprzedał jeszcze szybciej. I prawdopodobnie ten królik za kilkanaście lat będzie pomimo wszystko ciepło wspominany, biorąc pod uwagę, że chociażby na rok tygrysa, czyli zeszły rok, ten znaczek był okej, ale on był dosyć miałki. Znaczy, ten królik zostanie zapamiętany jako: a bo w 2023 roku mieliśmy takiego królika z czerwonymi oczami i każdy będzie wiedział, o co chodzi. I ja też zostałam porwana przez ten trend, ponieważ sprawiałam sobie cały album z królikiem. Mam go, kosztował mnie jakieś 160 zł, ale uważam, że było to tego warte, to jest moja inwestycja. Zobaczcie, on jest w całej takiej książce. Tutaj mamy dwa projekty. A, bo ja nie powiedziałam, że ogólnie projekty są dwa. Widzicie, jest ten królik niebieski, a drugi to są trzy króliki na czerwonym tle, ale o tym projekcie nikt nigdzie nie mówi, wszyscy się skupiałem tylko na tym. Do tego mamy, o, tutaj taki, znaczy te króliki się wzięły z tego. Tutaj mamy jeszcze ich więcej, będą mi się po nocy śniły. Otoczy mnie chyba tacha takich niebieskich królików z czerwonymi oczami. Tutaj są te czerwone króliki. No i w sumie tyle. Tu jeszcze jest taki z plecionką znaczek, o tym to w ogóle nikt nie mówi. A tu mamy jeszcze znaczki z królikiem na poprzednie lata królika. To były lata 1987, 1999 i jeszcze tu jest jeden z roku 2011. O, no i tyle, koniec książki, fajnie.
Dajcie znać, co sądzicie o całej dramie. Czy uważacie, że królik jest ładny, brzydki, czy może, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat będzie białym krukiem i wszyscy będą chcieli mieć te znaczki w swojej kolekcji? A może będzie wam się ten niebieski królik śnił po nocach? A może ta maskotka? Nie pokazujcie ich lepiej swoim dzieciom. To by było tyle na dzisiaj. Pamiętajcie jeszcze o moim Instagramie. Na Instagramie mówiłam o tym nieraz. Pokazywałam też trochę bardziej dokładnie ten album ze znaczkami z królikiem. To jest tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.